Witam w czwartkowe popołudnie. Tą ściankę już wymalowałem. Także przystępujemy do dalszej akcji. Remont pokoju nadal trwa. Poszlifujemy teraz takie miejsca. Te podszpachlowane. No i co? Plan na dzisiaj: sufit na biało. Ta ściana będzie w kolorze. U góry zostanie tylko 5 cm białego. Bodajże będzie szara. A tak wszystko idzie na pierwszy rzut na biało, także spoko. O lampę się nie muszę martwić. Przyjdzie nowa. Więc nie trzeba ściągać, nie trzeba obklejać. No to do dzieła. Dla takiego czegoś nie potrzebujemy maszyny. Jest tego za mało, więc zróbmy to ręcznie. Potrzebujemy papier do szlifowania i klocek. Ok, coś takiego na przykład. Papier 120. Jedna ciekawostka. Normalnie takie miejsca, jak nie znamy pomieszczenia, robimy cokolwiek, należy po wyszlifowaniu zagruntować. Ja wiem, że akurat to jest, to podłoże jest pewne. 2 lata temu była położona gładź. Nie 2 lata temu. Rok temu była położona gładź. Więc tu wszystko jest, widzicie. Nic prawie nie ma, także w tym wypadku jestem pewien, że jak nie zagruntuję, to się nic złego nie wydarzy. Ale pamiętajcie, takie miejsca po wyszlifowaniu powinno się zawsze zagruntować. Wtedy będziemy pewni, że nam szpachel ani nie odpadnie, ani nie odparzy. Także pamiętajcie, gruntujcie sobie. Ja akurat dzisiaj jestem z tego zwolniony. Takie rzeczy jak gniazdka, włączniki, nie ma sensu obklejać, jak już mówiłem kiedyś. Po prostu trzeba zdjąć. Ściągamy. Za każdym razem. To nie jest trudna czynność, a ułatwi dużo. Ułatwi nam pracę. Czyli tak, śrubokręcik. Czyli jak mówiłem, molimy na biało. No co, co tu nam wpada w oko? Tu mamy pasek już pomarańczowy i kawałek pomarańczowego. Czyli proponowałbym ten pasek na raz sobie na biało zamalować, niech sobie schnie. W tym czasie zrobimy sufit. Zrobimy tylko tam pasek białego. No i co? I wtedy ułożymy tą ścianę. Ewentualnie jutro może być, że będzie trzeba ściany pomalować jeszcze raz. Na lampę nie muszę uważać, już mówiłem. No to co? Sufit malujemy standardowo. Najpierw dookoła małym wałkiem koło lampy. Koło czujnika i wtedy dużym wałkiem ja maluję zawsze od światła w drugą stronę. No to co? Zaczynamy. Najpierw pomalujemy ten pasek. Na raz. Sobie schnie. To teraz docinamy suficik. O! Mały wał skończył pracę. Zapraszamy duży. No i kij. No i jedziemy. Okej, suficik na raz jest. Niech sobie schnie. No i co?
Tutaj muszę zrobić tylko ten rancik, to zrobię zaraz. Tą ścianę chcę jeszcze raz na raz zrobić i tą. I niech to mi wszystko schnie. Jutro przyjdę, wymaluję jeszcze raz soficik, wymaluję jeszcze raz te dwie ściany i poprawię jeszcze raz to. Tak zrobię. Okej, okay, teraz jakaś szybka kawka i malujemy ściany. Okej, okay, suficik już dosycha. Wygląda super. Tutaj, jeżeli chodzi o te ściany, no też mam docięte lewo, prawo, góra, w dół. Tak samo tą. No i teraz duży wałek rolkujemy i na dzisiaj robimy koniec. Czyli bierzemy się, bo nie ma czasu. Już jest sobie, która prawie w pod 8. A jutro rano do pracy też trzeba wstać, więc... Ogień na tłoki. To na dzisiaj koniec. Wymalowane. U góry na szerokość małego wałka też wymalowane. Bok tu też, tam też. Dobra, mamy godzinę, będzie przed 8. No co, koniecznie prysznic. I jutro rano trzeba wstać. Do jutra. Dzień dobry. Witam przy sobocie. Tak, w sobocie. No co, wczoraj w piątek wymalowałem to na drugi raz wszystko. Także mamy wszystko ładnie i już na biało wymalowane. Tra-la-la. Biało jest. Teraz zajmiemy się tą ścianą. Ta ściana będzie w kolorze o takim. Ciemny szary. Tak sobie klientka wybrała, więc my jako wykonawcy musimy tylko zrobić sprawy. No co? No to teraz pokażę Wam odcięcie koloru, jak się robi fachowo, znaczy jak ja robię, cały czas powtarzam. No dobra, obkleimy sobie taśmą, obkleimy taśmę górę, lewo, prawo. Klientka sobie życzy biały pasek u góry, po lewej stronie, po prawej stronie. No to co? Ogień na tłoki. Czyli do obklejenia potrzebna będzie taśma. Pod sufit. Dla nas istotna nie jest ta krawędź, tylko dla nas istotna jest krawędź. Da. Malujemy krawędź taśmy. Pędzelek. Tą krawędź taśmy zamalowujemy delikatnie pędzelkiem. Naprawdę delikatnie. Cienko farbą. W kierunku do taśmy. Czyli ścianka obklejona, przygotowana. Teraz pozostawiamy tą białą farbkę. Nie wiem, 10 minut, 15 minut. W każdym bądź razie pozostawiamy do wyschnięcia. No, po zmalowaniu już jest suche. Czyli malujemy jak zwykle standardowo taką ścianę. Pamiętajcie już o tym, nie? Górę delikatnie, małym wałkiem oczywiście, bok, przy kontaktach też i wtedy standardowo dużym wałkiem malujemy całą powierzchnię.
No to poszli. Standardowo w remontowni ściana doocięta, to słowo już znacie, góra, dół, bok, kontakt. No to co? Duży wałek i rolkujemy też powoli, powoli. Zaczynamy tu oczywiście powoli, całą powierzchnię do końca. Pierwszy raz mam pomalowane. Jak widzicie, tutaj są te miejsca, które były wcześniej poszpachlowane. Szpachel przyciąga, znaczy świeży szpachel naturalnie wciąga farbę troszeczkę inaczej, jak już powiedzmy stare, wcześniejsze przemalowane miejsca. Dlatego to już jest też dowód. Nie, to już jest nawet powód do tego, żeby malować to na dwa razy. Póki co zostawiamy do wyschnięcia. Dla Was parę sekund. No dla mnie tyle, co będzie potrzebne. Na razie. Ha! No to jestem. No dla Was parę sekund. Ściana widać przeschła trochę. Znaczy trochę. No już tak dość sucha jest. Także rozpoczynamy pomalunek na drugi raz. Jest ok. Można malować. No dla mnie to było prawie 2 godziny. Okno otwarte, jak widać. Kaloryfer włączony. No trochę potrzebowało to do wyschnięcia. Dobra, a badania trzeba robić, bo przecież jak zwykle ta robota sama się nie zrobi. A szkoda. Czyli jak wykreślą nazwę? Dokładnie tak samo. Będę powtarzał za każdym razem. Wejdzie w krew. Góra, boki, dół, kontakt. Małym bokiem i powierzchnia duża. Ścianka wymalowana. Teraz nie będziemy czekać. Teraz mogę to zrobić już, czyli moment kulminacyjny. No, ściągamy taśmę i zobaczymy, czy nam wyszedł efekt zamierzony. Ściągamy. Uwaga, słychać i idzie. No to zobaczcie. Odcięcie koloru. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ. No to powiedzmy na dzisiaj skończone. Znaczy na teraz, nie na dzisiaj. Czyli ścianka sobie nam wyschnie ładnie, spokojnie. Widzicie, u góry jest, u góry lewo, prawo został ten pasek. Robi swoją robotę. Mi się wydaje, optycznie poprawia wygląd tej ściany. I co? No, także remont pokoju ciąg dalszy. Została się podłoga. Listwy przypodłogowe. Będziemy powoli kończyć. Wiadomo, przyjdzie nowa lampa na pewno. Jakieś rolety, sztanga. Życzę wszystkim miłego weekendu, odpoczywajcie, pozdrawiam i do następnego.